zanim na świecie pojawiła się pedagogika personalistyczna, istniały dwa inne nurty w wychowaniu – kolektywistyczny i indywidualistyczny. Personalizm to w pierwszej kolejności nazwa kierunków filozofii, który rozwinął się w XX wieku. Jego centralnym punktem jest pojęcie osoby oraz świadomość jej niezbywalnej godności i wartości. Dość szybko z personalizmu wyprowadzono wskazówki wychowawcze, które stanowią teraz opozycję dla obu starszych nurtów – kolektywizmu i indywidualizmu. Na czym polega pedagogika personalistyczna? Przede wszystkim w procesie wychowania mają znaczenie wszystkie osoby, które biorą w nim udział. Wychowawca i wychowanek mają równą godność. Jednak to wychowawca, jako osoba dorosła, ma być inicjatorem i liderem wychowania. Nie wynika to jednak z jego nieomylności ani nadanej władzy, ale z faktu, że dorosły jest odpowiedzialny za dziecko oraz, jako osoba dojrzała, może stanowić dla niego wzór osobowy. Co ważne, jeśli wychowawca nie nadaje się na wzór, to po prostu nie powinien zajmować się wychowaniem, dopóki nad sobą nie popracuje. Podstawową metodą pedagogiki personalistycznej jest dialog, który oznacza oczywiście rozmowę wychowawczą, ale nie tylko. Można stosować tu różnorodne metody. Ich katalog nie jest zamknięty, ale istotne jest, że zawsze liczy się współpraca obu stron i ich relacja. W personalizmie wychowanie można nazwać sprzężeniem zwrotnym. Co ważne, ta wzajemna wymiana nie kręci się w kółko, ale zmierza do celu nadrzędnego ku wartościom. Personalizm zauważył też, że w procesie wychowawczym zmiana następuje i w wychowanku, i w wychowawcy. Ideałem w tym nurcie jest sytuacja, gdy obie osoby zmieniają się na lepsze. Gdy relacja mistrz-uczeń wyczerpie się z biegiem lat, stanie się jedna z dwóch rzeczy. Albo relacja zakończy się, albo zamieni się w przyjaźń.